Hej. Nowa fantastyka przeprasza środowiska LGBT, a Jacek Komuda stwierdza, ja nie zamierzam nikogo przepraszać. Żyjemy w wolnym kraju, mamy swobodę wypowiedzi. Jeśli komuś coś się nie podoba, może podać mnie do sądu. Nie może być tak, że zostanie wprowadzona cenzura i jeśli coś temu rozwydrzonemu środowisku LGBT się nie spodoba, to na przykład będą cenzurowane konkretne książki, powiedział pisarz Jacek Komuda. I domyślam się, że w tym momencie wielu z was przyda się pewien kontekst. A mianowicie... Początkiem lipca w magazynie Nowa Fantastyka opublikowane zostało opowiadanie Jacka Komudy, w którym, jak możemy przeczytać w streszczeniu, w prasłowiańskiej krainie Lendi grupa dzielnych wojów, silnych, odważnych i męskich ściga plugawego odmieńca, mężołóżcę, gwałciciela praw boskich i ludzkich, tytułowego Daliana. Po drodze dołączają do nich kolejni wojownicy i wkrótce cała kraina ściga zbrodniarza, który był niewiastą dla innego mężczyzny. Wojowie znajdują ładunek. Dzieci porwane przez gejów dla kapłanów pedofilów w zamian za azyl na wyspie. Niedoszłe ofiary pedofilów znajdują schronienie u boku lędzickich wojów, którzy nauczą ich, jak posługiwać się toporem. Sam autor wyraźnie stwierdził, że opowiadanie to jest pastiszem na obecną sytuacją w Polsce, że jest ono przerysowane, ma karykaturować zachowania i jednej, i drugiej, i każdej jeszcze innej strony i że ma to być wszystko generalnie w nurcie takim satyrycznym. Niestety, nie wszyscy tak to odebrali i rozpoczęła się istna gównoburza. Wiele osób, w tym również niektórzy autorzy, podniosło krzyk, że opowiadanie jest jawnie homofobiczne, że to jest właściwie faszyzm, że nawołuje się do mordowania gejów i tak dalej, ćwiartowania gejów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście domaganie się przeprosin, a miejscami również znalazły się hasła nawołujące do bojkotu dzieł Jacka Komudy oraz samej nowej fantastyki. W odpowiedzi oczywiście podniosło się larum, że to jest próba lewackiej cenzury i zatykania ust twórcom i tak dalej, i tak dalej. I zaczęli się ludzie oczywiście kulturalnie dyskutować. W odpowiedzi na to wszystko jednak Nowa Fantastyka wydała po jakimś czasie oświadczenie z przeprosinami i ukorzeniem się. To znaczy przeprosiła, że wydała to opowiadanie i że to się więcej nie powtórzy i że w ramach przeprosin obiecała, że opublikuje specjalny numer swojego czasopisma, w którym będzie w całości poświęcony tematyce osób nieheteronormatywnych i w którym będą wyłącznie opowiadania napisane przez twórców LGBT. A sam Jacek Komuda, jak słyszeliśmy przed sekundą, stwierdził, że nikogo przepraszał nie będzie. Cała ta sytuacja jest ciekawa moim zdaniem i na samym początku chciałbym zaznaczyć, że ja tutaj to, co będę wypowiadał, jestem osobą całkowicie z zewnątrz tego całego środowiska. To znaczy nowej fantastyki nie czytuję, nie jestem częścią fandomu i będę prezentował tutaj perspektywę kogoś z boku, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego. Było bardzo wiele, bardzo różnych opinii na temat opowiadania Jacka Komudy. Nawet opinie takie pojawiały się, takie jak opinia Jakuba Ćwieka, który wprost stwierdził, że opowiadanie było słabe, prymitywne i wulgarne ogólnie i że bardzo po prostu było kiepskie. I okej, być może tak być. Tak samo, tak jak ja mówię, jestem osobą z zewnątrz i nie chciałbym oceniać jakości, prawda, samego opowiadania. Natomiast jeżeli się pojawiały głosy takie jak, że to jest kiepski żart, prawda, że to jest nie na miejscu w obecnej sytuacji w Polsce, prawda, i tak dalej, to w sensie wszystkie tego typu zarzuty, no to jest kwestia, być może, to jest kwestia, wydaje mi się, że trochę subiektywna i nie kontruję tych zarzutów. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że to był kiepski żart nie na miejscu, czy też, że prymitywne, wulgarne i denne, okej, być może tak było. I ponownie nie próbuję tutaj tego oceniać. Aczkolwiek stwierdzenia, które padły, że autorzy na przykład nie mają prawa pisać takich treści, że Komudę należy usunąć z przestrzeni publicznej, a że pismo musi odbyć pokutę, prawda, na co się zgodziło i tego typu stwierdzenia, których było całkiem sporo, mam wrażenie, pod całym zajściem. Tego typu osoby prezentujące takie poglądy, które, tak jak mówię, były dość powszechne, zachowują się w moim prywatnej ocenie bardzo podobnie do fundamentalistów religijnych. No bo to jest reakcja podobna do reakcji jakichś fanatyków, prawda, religijnych, na przykład na film Claire. To jest stwierdzenie, że kultura nie ma prawa przedstawiać pewnych świętych wartości w innym świetle niż pozytywny, nawet w satyrze. No bo przedstawienie homoseksualisty, który porywa dzieci, żeby sprzedać je pedofilom, prawda, w sposób satyryczny? Nie, 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 nie wolno. Nie wolno o takich rzeczach mówić. I to jest
ponownie, ja oczywiście nie twierdzę, że to jest religia ani coś w tym guście, nic takiego nie to mam na myśli, aczkolwiek zauważam bardzo wyraźną analogię do ludzi, którzy po prostu nie potrafią sobie poradzić z tym, że ktoś żartuje z wartości, które są dla nich święte, czy że przedstawia w negatywnym świetle ludzi, których ich zdaniem nie wolno przedstawiać w negatywnym świetle. I tutaj aż się ciśnie po prostu na usta porównanie John'ego Cleese'a, który jako słusznie stwierdził, że ludzie, którzy nie potrafią kontrolować swoich emocji, muszą próbować kontrolować działania innych ludzi. Natomiast to, na co warto zwrócić tutaj uwagę. I to, co teraz powiem, jest oczywiście czysta spekulacja, ale powiedziałbym, że na przykładzie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, powiedziałbym, że przeprosiny, które wystosowała nowa fantastyka na tę okazję, były jedną z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić. Ponieważ one po pierwsze nic nie dadzą, a po drugie, gdy już opublikują ten numer w całości poświęcony tematom LGBT, to spekuluję, że okaże się, że to jest za mało. To znaczy, nie będzie sytuacji, że osoby, które były złe na nich, że wypuściły taki, a nie inny tekst, nagle stwierdzą, okej, wszystko w porządku, przeprosiliście, koniec tematu, wszystko jest okej. Nic takiego nie zajdzie, tylko doczekamy się kolejnych nacisków, na przykład, żeby tym razem wejść w tryb regularnej afirmacji takiego tęczowego aktywizmu i powtarzalnego uniżania się i manifestowania swojej pokuty i tak dalej, ponieważ w ideologii pewnych ludzi nie ma czegoś takiego jak przebaczenie, że tak powiem. Znaczy, jeżeli stałeś się grzesznikiem i naznaczyłeś się jako ten niewłaściwy, no to musisz w tym momencie na bieżąco, non-stop podkreślać, że tak, jesteś po tej samej stronie, czcisz te same wartości, co tamci ludzie i tak dalej. I ponownie, wydaje mi się, że wiele przykładów z Zachodu potwierdza taką perspektywę. No bo z perspektywy na przykład pana Komudy, no to co on zrobił, czyli powiedział, że ma to wszystko gdzieś i nie będzie przepraszał, no to oczywiście poskutkuje tym, że zostanie nazwany faszystą, radykalną prawicą, coś tam jeszcze. No ale myślę, że ludzie pokrzyczą chwilę i dadzą mu spokój, no bo zobaczą, że to po prostu nie działa. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się zaczyna korzyć przed naciskiem pewnych ludzi, to po prostu, w sensie, będą, ponownie spekuluję, ale zakładam, że skończy się to naciskiem do regularnego manifestowania swojej pokuty. I nie jestem pewien, czy nowa fantastyka tego chce, ale przekonamy się. Pytanie jednak oczywiście, dlaczego ten temat w ogóle jest wart poruszenia? Bo wydaje mi się, że w świetle tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest tego wart. A mianowicie, warto zwrócić uwagę, warto wspomnieć po prostu, że ten odcinek, który teraz nagrywam, pierwotnie miał wyglądać zupełnie inaczej. A mianowicie miała być to rozmowa z autorem pewnej dość znanej strony o tematyce popkulturowej, w której on właśnie chciał zgłosić właśnie swój sprzeciw, że w sensie, że generalnie, że reakcja, jaka spadła na Jacka Komudę i to, co zrobiła nowa fantastyka, to jest przereagowanie i że nie powinno tak być, że zaczyna się nagle zawężać czy określać, że o niektórych rzeczach pisarze mogą mówić, o innych nie mogą mówić. I był to autor, który chciał wyrazić po prostu swoją tutaj dezaprobatę tego wszystkiego, ale w ostatnim momencie po prostu ta osoba zrezygnowała, bo jak sam powiedział, po prostu w świetle tego, jak wyglądało to wszystko, uznał, że po prostu boi się linczu internetowego i tego, że on jako twórca zostanie zaatakowany i że ktoś, że będzie nawoływanie do bojkotu jego strony i że po prostu straci oglądalność, a nie jest to osoba, która jest jakimś szczególnym mainstreamem, prawda, bo pan Jacek Komuda oczywiście może sobie pozwolić na to, że ma tych ludzi gdzieś i tak będą inni go ludzie czytać, a jeżeli ktoś jest mniejszym twórcą, to niektórzy po prostu się boją w obecnej sytuacji już coś mówić i ja absolutnie to rozumiem, ponieważ no to nie jest łatwe być małym twórcą, prawda, i Nie mam pretensji absolutnie do tej osoby, ale tym bardziej wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę na tego typu zjawisko. I dla jasności, ja nie chciałbym, żeby ktoś tutaj odniósł wrażenie, że ja sugeruję, że nie wiem, polska kultura została przejęta przez wrogie siły, czy coś takiego, że nie wolno nic już mówić i tak dalej, ale nie twierdzę tego, dla jasności, nic takiego nie sugeruję. Sugeruję natomiast, że tego typu zjawiska, jakie tutaj widzimy, są małymi kroczkami, które są krokami w złą stronę. I tak jak mówiłem wcześniej, patrząc na niektóre rzeczy, które się dzieją w przestrzeni publicznej, czy tam popkulturowej, zachodniej sceny politycznej, nie chcielibyśmy dojść po prostu do niektórych tych rzeczy i jeżeli się pojawiają pewne przejawy, pojedyncze przejawy tego typu zjawisk u nas, to wydaje mi się, że zasługują one na reakcję, a przynajmniej na rozgłośnienie, na poinformowanie ludzi, że tego typu się rzeczy dzieją. I dla jasności też chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że w tym wszystkim, co ja tutaj mówię, to jest temat, który już poruszałem dość wyraźnie w poprzednich odcinkach, ale nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że
problem, który ja teraz opisuję, że źródłem tego problemu są w jakiś sposób osoby z mniejszości seksualnej czy coś takiego, że nie, nic z tych rzeczy. Jestem pewien, jestem przekonany, że większość osób, które próbowały faktycznie ograniczyć, w sensie, a przynajmniej nawoływały do ograniczenia czyjejś swobody wypowiedzi, to nie są faktyczne osoby z mniejszości seksualnych, to są raczej osoby, które deklarują się, że reprezentują pewne mniejszości seksualne, chociaż im nikt im takiego mandatu, zdaje mi się, że nie dał. Także problemem absolutnie nie są żadne osoby o takiej, a nie innej orientacji, tylko problemem jest pewna postawa ideologiczna, która wykorzystuje te osoby z mniejszości seksualnych do realizacji celów. Ja bym nazwał, że to są cele polityczne. I tak jak, i powtórzę to, co raz mówiłem już ostatnio, że nazywanie tego zjawiska ideologią LGBT moim zdaniem jest niepoprawne i że może skutkować tym, że ktoś będzie mylił tych ludzi z pewną postawą ideologiczną, tak jak mówiłem. I tak jak mówiłem, znacznie lepiej jest nazywać to zjawisko na przykład tęczowym aktywizmem. A w wypadku nawoływania do cenzury czy ograniczania wolności wypowiedzi, to już nawet nie jest tęczowy aktywizm, tylko tęczowy ekstremizm, moim zdaniem. I ponownie, to jest i porównanie do fundamentalistów religijnych, moim zdaniem jest tutaj bardzo zasadne. I dokładnie tak samo jak, podobnie moim zdaniem, przede wszystkim osoby religijne powinny reagować na fundamentalistów religijnych, bo ci robią im złą opinię, to tak samo moim zdaniem przede wszystkim osoby, które chciałyby w jakiś sposób na przykład zmienić sytuację prawną osób homoseksualnych w Polsce, takie osoby myślę, że w szczególności powinny reagować na tego typu tęczowych fundamentalistów, bo ci robią im ponownie złą prasę. Bo naprawdę ja, przepraszam, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że jakikolwiek, nie wiem, normalny homoseksualista czułby się zagrożony tym, że postać literacka będąca gejem robi złe rzeczy. W sensie naprawdę, jeżeli ktoś tak twierdzi, to zastanówcie się, jak degenerujące to jest to dla tych ludzi. W sensie twierdzenie, że ich uczucia są tak delikatne, że nie mogą czytać po prostu o osobach podobnych do nich. No w sensie, zastanówcie się nad tym przez moment. I to tyle. Ale oczywiście, jak zawsze, to są tylko i wyłącznie moje opinie i gorąco zachęcam do niezgadzania się z tym wszystkim i do dyskusji w komentarzach. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.